Stanąłem po raz pierwszy w progach mojego seminarium duchownego. Ogrom budynku, niezwykłość i odmienność w tym, czego wcześniej na co dzień doświadczałem, szczerze powiedziawszy, lekko mnie przeparaliżowała. Kiedy wszedłem do kaplicy, najpierw tej małej, nieco większej od tej naszej dzisiejszej, a potem ogromnej kaplicy, w której musiało się zmieścić na co dzień razem ponad 400 kleryków. Takie były czasy, które nas było. Kiedy wszedłem do tej drugiej kaplicy, padłem na kolana przed Panem. Z takim wewnętrznym przerażeniem w oczach, ale i z pokornym pytaniem, dlaczego mnie powołałeś? Przecież ja jestem zwykłym, prostym chłopakiem. Mimo kilkunastoletniej praktyki ministranckiej nie czułem się na tyle uświęcony, by móc stąpać po tej świętej, uświęconej przecież tysiącami modlitw, tysiącami godzin modlitwy w ziemi seminaryjnej. I tak mijały pierwsze tygodnie, miesiące. Drodzy bracia, mijały kolejne lata, wzrastałem w wiedzy, wzrastałem w mądrości i w łasce u Pana, którą mnie obdarowywał wraz z każdym moim życiowym potknięciem, życiowym doświadczeniem. Przyszedł najpierw wymarzony czas obłóczyn, który przed Wami, czyli takiego legalnego założenia sutanny. Potem kolejne posługi, lektora, akolita. Wreszcie upragnione święcenia. Najpierw święcenia diakonatu, a potem to, na co czekałem przez całe wcześniejsze swoje życie i jak wierzę, na co również Wy, drodzy bracia, czekacie. Święcenia kapłaństwa. Drodzy bracia, z kapłaństwem jest dokładnie tak samo, jak z miłością do żony. I o jedno, i o drugie trzeba dbać każdego dnia, każdej godziny, w każdej sekundzie trzeba dbać o miłość do swojej małżonki i trzeba również dbać o kapłaństwo Chrystusowe. Chcę być dobrym kapłanem, chcąc być dobrym kapłanem, trzeba się bardzo długo i bardzo dobrze do tego niezwykłego Bożego dzieła przygotowywać. Trzeba posiąść wiedzę, przeczytać wiele traktatów filozoficznych, które pomogą nam nauczyć się otwierać nasz intelekt na te najświętsze i najbardziej tajemne prawdy, które kryją się dopiero w traktatach teologicznych. Już widzę oczyma swojej wyobraźni, swojej duszy, jak czytujecie się traktat. Piękny traktat o Trójcy Świętej, Chrystusie Zbawicielu. Jak wczytujecie się w kolejne traktaty teologiczne. I ważne jest, byście od dzisiaj, od tej chwili, aż do ostatniego dnia waszej duchowej przygody formacyjnej mieli świadomość, że nie jest tak naprawdę ważne, z jaką oceną zamkniecie kolejne semestry swojej formacji intelektualnej. Ale tak naprawdę będzie ważne, na jaki poziom duchowości zniesiecie się dzięki temu, co On, Jezus Chrystus, Bóg nasz, pozwoli Wam poznać. Spójrzcie na apostołów, prostych rybaków. Można się domyślać nawet, że wielu z nich może nawet nie potrafiło czytać, nie mówiąc dużo o umiejętności pisania. To nie była im umiejętność potrzebna, wymagana do wykonywania przez nich zawodu i rzemiosła. Potrzebowali twardego charakteru, który pozwolił im stawiać czoła niebezpieczeństwom, jakie nosi wykonywanie zawodu rybaka. Oraz potrzebowali mocnych ramion i rąk. Jak pamiętacie, pewnego dnia
Przy ich codziennej przystani stanął On, Jezus Chrystus. Spojrzał głęboko w ich oczy, powodując pewnie większą skórkę i wrażenie, którego nigdy wcześniej nie przeżywali. Potem cicho wyszedł tam. Pójdź za mną. Zostaw to. Pójdź za mną. I jak wiemy, bez słowa sprzeciwu, ani zawahania się, porzucili łodzie, porzucili sieci i cały dotychczasowy dorobek i poszli. Poszli w nieznane za kimś, od którego bije blask, którego nigdy wcześniej nie widzieli. Szli w pogodę, niepogodę, ucząc się od Jezusa tego wszystkiego, co miało się stać dla nich chlebem powszednim. Po niedzieli 50 dni, po niedzieli zesłania Ducha Świętego. Napełniali swoje dusze wiarą, ale i byli nieustannie poddawani, jak pamiętamy, przez Mistrza wielu próbom, łącznie z tą najtrudniejszą, próbą męki, śmierci swojego Mistrza, śmierci krzyżowej, śmierci największej hańby, jaka mogła spotkać człowieka. I w jednej chwili całe ich trzyletnie doświadczenie, uniesienie i zachwyt Mistrzem legły w gruzach. Proto, jak to oczekiwany Mesjasz, czyniący cuda, mówiący, że jest Synem Bożym, mając tak niezwykłą moc, która pozwalała wypędzać zło, wypędzać złe duchy, ten wielki Mistrz nie znalazł w sobie wystarczającej siły i mocy, aby pokonać marny Sanhedrin? Drodzy bracia, oni tego nie rozumieli. Przeżywali najcięższą z prób ich wiary. Prób, których, jak wiecie, kilku poległ, tym Judasz nieodwołanie, a Kefas Piotr na jakąś chwilę. Wiecie, jak bardzo lękali się po śmierci Jezusa, siedząc zabarykadowani w wieczerniku. I potem ten błysk nadziei poranka wielkanocnego, pojawienie się uśmiechniętego, ale jakże odmienionego Mistrza Jezusa Chrystusa w uwielbionym ciele. I znowu można by rzec w seminarium, ale jakby w innej, już odmienionej formie, fazie, jak gdyby drugi stopień, to zmartwychwstały Pan wyjaśnia im ponownie to wszystko, co mówił do nich przez 3 lata, a czego oni nie rozumieli, bo zupełnie inaczej pojmowali wtedy jeszcze misję mesjańską Jezusa Chrystusa. Wyjaśnia, wskazując, czego są świadkami. No i potem 50-tnica, dzień zesłania Ducha Świętego, potem wyjście do świata na ulicę, aż po krańce ziemi. Po krańce ziemi. Drodzy bracia, to wszystko przed wami. Jesteście dzisiaj tu i teraz w kaplicy Najświętszego Sakramentu na etapie, kiedy do waszej życiowej przystani puka i podchodzi Jezus Chrystus. Mówiąc po cichu. Grzesiu, Waldku, Piotrze, Arturze, Michale, pójdźcie za mną. Zostawcie swoją łódź, swoje dotychczasowe zajęcia i pójdźcie za mną, pójdź za mną. A sprawię, że żyjąc w tym świecie, będziesz już łowił ludzi, pomagał im w tym, co dla każdego człowieka jest najważniejsze. Pomagał odnajdywać drogę do prawdy, do Królestwa Niebios. Wszystko jeszcze przed wami. Uniesienia ekstatyczne, płynące z głębi modlitwy, rozpamiętywania tajemnicy przemienienia Pańskiego na górze Tabor, ale i też przed wami, drodzy bracia, niezwykłe próby, ciężkie zmagania z samym sobą, bo przecież chcąc iść za Nim,
Trzeba będzie porzucić wiele dotychczasowych zwyczajów i przyzwyczajeń. To, co przystało Grześkowi, nie będzie już wypadało klerykowi Grzegorzowi. Wiele prób wiary, wierności stanie na waszej drodze. I dzisiaj, w waszym pierwszym dniu, w chwili, kiedy postanowiliście rzucić tę symboliczną łódkę i pójść za nim, jako wasz starszy brat, świadek Jezusa Chrystusa, następca ich apostołów, zapewniam was, że warto. Mimo przeciwności życia, mimo być może dziwnych reakcji środowiska, może nawet szyderczych uśmiechów, tak zwanych przyjaciół, warto pójść za Jezusem. Każdego dnia uczcie się nade wszystko pokory. Choćbyście posiedli całą wiedzę wszystkich traktatów teologiczno-filozoficznych, choćbyście poznali całą historię Kościoła i nauki ojców Kościoła, choćbyście w małym paluszku mieli wszystkie kanony, prawa kanonicznego, a w życiu będziecie bufonami, za nic mającymi innego człowieka, lekko traktującymi potrzeby bliźnich, to znaczyć to będzie, że przespaliście seminarium. Zatem na próbę tego nowego roku, na progu tego nowego roku akademickiego, kiedy wspólnie razem startujemy do tego jakże trudnego zadania, proszę was, uczcie się pokory. Będziecie poddawani wielu próbom przez Boga, który będzie za pośrednictwem profesorów i kapłanów szlifował wasze charaktery. Wiedzcie, że to dla was. Dla waszego dobra, byście ucząc się pokory, stawali się każdego dnia coraz lepszymi, coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, przyjaciele, przyjaciółki tutaj obecnych, za chwilę klerytów, pomagajmy im, aby otwierali swoje serca na Chrystusa, aby nie lękali się, aby wytrwali, bo droga przed nimi długa i trudna. Wy zaś, drodzy bracia, od dzisiaj, każdego dnia, pracując, by zmienić swoją, pracując nad swoją duchowością, róbcie to systematycznie i codziennie. Wsłuchujcie się w Pana w modlitwie. Uczcie się medytacji. Uczcie się otwierania na Boga mówiącego w przestrzeni ludzkiej duszy, w przestrzeni naszej ciszy. Ale uczcie się, to pewnie będzie największym wyzwaniem, by nauczyć się wyłączać ze świata na tych kilka dni w miesiącu, kiedy będziecie tutaj z nami w trakcie spotkań informacyjnych. I będziemy tylko takimi pokornymi świadkami waszego wzrastania, jak tacy ogrodnicy podlewającymi wasze powołanie Bożą łaską, byście wzrastali w łasce Bożej, by wasze kapłaństwo stawało się tak piękne i tak wyraziste, jak ten bukiet kwiatów. Życzę wam przepięknej przygody z Panem jako świadek, świadek Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powtarzam. Warto. Warto dla Niego oddać to, co mamy. Warto dla Niego zmienić swoje dotychczasowe życie. Warto z Nim pójść. I w świecie tak bardzo spragnionym prawdy, spragnionym Boga, cichości i pokorze podawać Jego, Jezusa Chrystusa ludziom. Niech to się stanie udziałem was wszystkich. Czego wam życzę.
A teraz pokorze naszych serc. Proszę was, abyście powstali. I my wspólnie tutaj zgromadzeni w kaplicy Najświętszego Sakramentu